Podcast dostępny jest również na platformie Spotify. Cześć, przede wszystkim chcę Was bardzo przeprosić za 3 tygodnie milczenia. Zaabsorbowała mnie przede wszystkim wizyta w Polsce, a dokładnie w rodzinnej Łodzi, w której bywam 2 razy na rok. Odpoczęłam, dostałam kopa do działania. Także wracam już do Was. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Pozdrawiam również wszystkich Łodzian, jeśli mnie słuchacie. No i dołożę teraz starań, by Wam te zaległości wynagrodzić. Historia, o której dzisiaj Wam chcę opowiedzieć, jest historią nie tylko okrutnego zabójstwa, ale też poszukiwania. Wieloletniego poszukiwania sprawiedliwości, wieloletniego poszukiwania sprawcy, który dopuścił się bestialskiego czynu, który głośnym echem odbił się nie tylko na Pomorzu, ale i też w całej Polsce. Mimo zaawansowanych technologii kryminalistycznych, posiadania DNA mordercy w obszernej bazie i ciężkiej pracy, jaką wykonuje Archiwum X, sam sprawca przepadł jak kamień w wodę, a w sprawie niestety na razie nie zapowiada się przełom. Człowiek, który powinien od dawna odsiadywać wyrok za swoje bestialstwo, dalej przebywa na wolności. Po raz kolejny poruszam również sprawę morderstwa osoby niepełnoletniej, a właściwie to jeszcze dziecka, bo Iza miała tylko 13 lat, gdy jej życie zostało przedwcześnie odebrane. Więc historia może być ciężka, zwłaszcza dla niektórych słuchaczy. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do wysłuchania odcinka o tragicznej historii Izy Strzałkowskiej. Ja nazywam się Natalia Orłowska i witam na moim kanale Rzeka Tajemnic. Dąbrowa to jedna z najmłodszych dzielnic Gdyni. Mieści się dokładniej na jej obrzeżach. Znajdują się tu głównie domy jednorodzinne, a sama dzielnica leży za obwodnicą, więc dojazd do centrum miasta lub morza to odrobinę dłuższa trasa. Dąbrowa znana jest z zalesionych terenów, pól, zbiorników wodnych, a przede wszystkim ciszy i spokoju. Niestety, ten spokój zostaje zburzony 23 sierpnia 2011 roku, a mieszkańców przeszywa niemoc i przerażenie. Ciężkie przeżycie, które do dziś naznacza te okolice i rzuciło na nią ponury cień. Zacznijmy jednak od początku. Właśnie tutaj, w 2011 roku, w domu jednorodzinnym mieszka rodzina państwa Strzałkowskich. Pan Sławomir, pani Małgorzata, ich syn Patryk oraz córka Izabela, która 23 kwietnia kończy 13 lat. Sławomir i Małgorzata prowadzą sklep spożywczy. Rodzina jest zgodna i szczęśliwa, a sama Iza była otoczona miłością oraz była dziewczynką, która świetnie radziła sobie w szkole i była lubiana przez rówieśników. Miała wielu przyjaciół, wyróżniała się wielką pasją do sportu, ćwiczyła piłkę nożną, koszykówkę, ale szczególnie podobała sobie unihokej, w którym odnosiła znaczne sukcesy, a nawet zakwalifikowała się do drużyny lokalnego klubu sportowego. Przez otoczenie była postrzegana jako dziewczyna energiczna, życzliwa oraz inteligentna. Wyróżniała się również urodą. Była wysoka, szczupła, o prześlicznej twarzy. Widać było w niej wielki potencjał, którego nigdy nie było jej dane rozwinąć. Przenieśmy się więc do tego tragicznego dnia. Był wtorek, 23 sierpnia 2011 roku. Izabela po ukończeniu podstawówki już za kilka dni miała rozpocząć naukę w gimnazjum. Było ciepło, spokojnie, a słońce przyjemnie świeciło, umilając ostatnie dni wakacji. Tego dnia Izę odwiedziła jej koleżanka, Ola. Dziewczynki spędziły czas w domu Izy oraz na chodzeniu po okolicy, spotykając się z innymi znajomymi. Zatrzymują się na pogawędkę. Ewidentnie dobrze się bawią. Gdy dochodzi godzina 19:30, Ola postanawia udać się już do domu ze względu na zbliżający się wieczór. Iza, za przyzwoleniem rodziców, postanawia odprowadzić koleżankę i informuje ich, że w domu będzie z powrotem około godziny 21:00. Przystanek autobusowy znajduje się 800 metrów od domu rodziny Strzałkowskich. Iza i Ola udają się powolnym spacerem na przystanek przy ulicy Rdestowej. W międzyczasie zahaczają też o sklep spożywczy. Na przystanku spędzają ze sobą jeszcze chwilę. O godzinie 20:22 koleżanka wsiada w autobus i odjeżdża w stronę domu.
Z powrotem do domu Izy można było wrócić wybierając jedną z trzech tras. Iza wybrała tę najbardziej na skróty, prowadzącą przez ulicę Paprykową, gdzie potem szło się przez łąkę i zadrzewione tereny, przy ogrodzeniu giełdy towarowej, gdzie na co dzień można było zakupić produkty rolne oraz spożywcze. W międzyczasie mama Izy udaje się na spacer z psem. Ma to miejsce między godziną 20 a 21. Natrafia ona na sytuację, która ją zaniepokoiła. W pobliżu ich domu kręcił się nieznany jej wcześniej mężczyzna o wzroście około 180 cm, który wyglądał na mocno zdenerwowanego. Odwracał się, by nie można było zobaczyć jego twarzy. Według opisu był on potężnej postury ciała, przegarbiony, miał dłuższe, ciemne, przylizane włosy i ubrany był w długi, biały t-shirt i ciemne spodnie. Tata Izy był w tamtym czasie w ogrodzie. Gdy pani Małgorzata wróciła ze spaceru, zaczęła czekać, aż córka wróci do domu. Czas mijał, jednak Iza nie pojawiała się w drzwiach. Około godziny 21:30 rodzice zaczęli się niepokoić o córkę. Mogła oczywiście zagadać się z koleżanką, ale Iza nie odbierała telefonu ani nie odpisywała na wiadomości. Po kilku próbach dodzwonienia się, komórka Izy zostaje wyłączona. Poważnie już zmartwieni rodzice opuszczają dom w poszukiwaniu córki. Zaczynają przeszukiwać pobliski teren. Dotarli do drogi gruntowej znajdującej się na ulicy Kolonia, niedaleko giełdy towarowej. A to, co ujrzeli, stało się spełnieniem najgorszych koszmarów. Na początku zobaczyli jedynie but córki, ale już 2 metry dalej w krzakach leżało ciało Izy. Została ona tam przeciągnięta. Jej ubrania były podarte, ciało pokrywały siniaki, a spodnie oraz bielizna były zsunięte. Mama natychmiast przystąpiła do reanimacji. Tata wezwał pogotowie. Po przyjeździe karetki resuscytację przejęli ratownicy medyczni. Łącznie Iza była reanimowana 1,5 godziny. Niestety, było już za późno na ratunek. Oficjalnie dziewczynka zmarła w okolicy 20:30. Dokładniejsze oględziny wskazały na ślady duszenia na szyi, a na brzuchu dziewczyny zabezpieczono DNA mordercy. Ustalono, że do gwałtu nie doszło, natomiast po urazach widać było, że atletyczna i zwinna dziewczyna bardzo mocno broniła się, walcząc o życie do samego końca. Morderstwo miało miejsce 300 metrów od domu dziewczynki, gdy jej tata właśnie w tamtej chwili spędzał czas w ogrodzie. Od razu ustalono, że zbrodnia miała motyw seksualny. Tej samej nocy funkcjonariusze policji wraz z psami tropiącymi przeczesali pobliskie łąki i lasy w poszukiwaniu mordercy, jednak nie znaleziono żadnych śladów. Obecność ambulansu i radiowozów szybko wzbudziła zainteresowanie okolicznych mieszkańców i gapiów. Informacja o tym, co się wydarzyło, szybko rozprzestrzeniła się po okolicy. Na Dąbrowę padł blady strach. Mieszkańcom trudno było uwierzyć w to, co się wydarzyło w tej cichej, spokojnej okolicy. Znajomi ze szkoły Izy nie dowierzali w ogrom tragedii i to, że nigdy już jej nie spotkają. Rodzice przestali wypuszczać swoje dzieci z domu po godzinie 18. W miejscu odnalezienia ciała Izy zaczęto stawiać znicze, które stawiane są tam do dziś, obok symbolicznego krzyża i jej zdjęcia. Zgodnie z wolą rodziny Izy, na pogrzebie, który odbył się 29 sierpnia 2011 roku na cmentarzu komunalnym przy ulicy Spokojnej w Gdyni, wszyscy przybyli ubrani na biało, a jej trumna została udekorowana białymi kwiatami. Według relacji świadków, obecni na tej ceremonii nie wytrzymywali tragedii, jaka spotkała rodzinę i w przypływie emocji wychodzili z kościoła, gdyż było to dla nich tak trudnym doświadczeniem. Ksiądz prowadzący mszę nazwał ją męczennicą, która broniła swojej wolności i czystości. Żadne słowa nie były w stanie oddać cierpienia rodziców oraz rozpaczy i bezsilności wobec tego, co się stało. 2 października na gdyńskiej Dąbrowie odbył się turniej piłkarski pamięci tragicznie zmarłej 13-letniej Izy. Najlepszą drużyną okazał się zespół, w składzie którego zagrał brat Izy, Patryk. To był bardzo piękny i symboliczny gest, gdyż dziewczynka kochała sport, a zwycięstwo brata było tego dopełnieniem. W sprawie śmierci Izy powołano specjalny zespół policjantów z Gdańska i z Gdyni. Przesłuchano od około 700 do 1000 świadków w zależności od źródła.
Byli to okoliczni mieszkańcy, handlarze z giełdy rolnej, bezdomni kręcący się w tamtych okolicach. Do tamtej pory wszyscy czuli się bezpiecznie, a po pobliskich lasach przemieszczano się dniami i wieczorami bez żadnych obaw. DNA sprawcy zostało wprowadzone do policyjnego systemu Genom, ale porównywania nic nie dały. Warto tutaj nadmienić, że w tej sprawie funkcjonariusze poszerzyli bazę danych o próbki z uniwersytetów medycznych i policyjnych laboratoriów. Ze względu na dobro sprawy, niewiele informacji było na początku przekazywanych mediom, gdyż funkcjonariusze przyjęli strategię zakładającą, że sprawca bacznie obserwuje media i ograniczono przekazywanie tych informacji właśnie do minimum. Liczono na szybkie rozwiązanie, ale mimo dużej ilości zabezpieczonych śladów z miejsca zbrodni, śledztwo nie szło do przodu. Sprawdzenie monitoringu miejskiego niestety nie przyniosło zbyt wiele. Na taśmach nie zarejestrowano niczego ani nikogo podejrzanego w okolicy ulicy Paprykowej. Komendant wojewódzki policji wyznaczył 10 tysięcy złotych nagrody za pomoc w ujęciu mordercy. Niestety i zachęta finansowa nie pomogła w przełomie. Stworzono jednak portret pamięciowy mężczyzny, który był widziany właśnie tamtego dnia na Dąbrowie. Miał on zaczepiać i nagabywać młode dziewczyny, by udały się z nim do lasu. Portret ten możecie zobaczyć teraz na ekranie. Został on opublikowany w październiku 2011 roku. Mężczyzna w wieku 55-60 lat. Ma siwe, bardzo krótko ścięte włosy i ciemne oczy. Jego opis był zupełnie inny od opisu sprawcy, jaki podała mama Izy. Jednakże na tym portrecie skupiła się policja i taki został podany do mediów. Nie został on zidentyfikowany, ale ludzie wskazywali na podobieństwo mężczyzny do mężczyzny z ręcznikiem, który w lipcu 2010 roku był zarejestrowany idąc za Iwoną Wieczorek po deptaku w Sopocie. Podobieństwo mężczyzn w tym przypadku jest moim zdaniem dyskusyjne, ale są osoby, które próbują łączyć te dwa wątki. Mężczyzna z ręcznikiem został jednak także zidentyfikowany w 2022 roku i przesłuchany w sprawie Iwony Wieczorek, ale nie połączono go ani z tą, ani żadną inną kryminalną sprawą na terenie Pomorza. W śledztwie przyjęto kilka tez, które były sprawdzane. Brano pod uwagę, że sprawcą mógł być pracownik budowlany, który w lato brał udział w którejś z prac remontowych na terenie osiedla. Poproszono wszystkich mieszkańców okolicy, którzy przeprowadzali w tamtym czasie remonty na swoich posesjach, by zgłaszali się na policję. Ponownie nie przyniosło to żadnego przełomu. Zakładano, że morderstwo mógł dokonać ktoś pojawiający się na giełdzie towarowej, osoba bezdomna lub nawet okoliczny mieszkaniec. Jednak minęły 2 lata i śledztwo w sprawie morderstwa Izy zostało umorzone ze względu na brak postępu i świadków. W 2018 roku śledztwo zostało wznowione przez Pomorskie Archiwum X. W odcinku programu 997 właśnie z 2018 roku powstała prawdopodobna rekonstrukcja zdarzeń, która rzuca nowe światło na sprawę. Prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz nadkomisarz Maciej Stemplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wskazują na osobowość sadystyczną sprawcy, motyw seksualny i fakt, że właśnie mężczyzna widziany przez mamę Izy mógł już wcześniej zaczaić się na dziewczynkę. Mógł ją śledzić, by potem zagadać ją i uśpić jej czujność lub zajść ją w taki sposób, że szybka i zwinna Iza nie mogła już się od niego uwolnić. Jedynym portretem pamięciowym tego mężczyzny, jaki powstał, to jedynie rzut od tyłu wskazujący na najbardziej charakterystyczne cechy, takie jak przylizane ciemne włosy, za duża biała koszulka i korpulentna postawa. Możecie ten portret teraz zobaczyć. Jest to w sumie rysunek, ale to jedyne, czym śledczy dysponują w tej sprawie. Założono również tezę, że mógł to być mężczyzna, który już wcześniej żywił jakieś uczucia do Izy. Że nie był to pierwszy raz, gdy ją widział. Iza wyglądała na starszą od siebie i mógł on mylnie założyć, że ona nie była już dzieckiem. Rodzice Izy w trakcie śledztwa byli zgodni z jedną rzeczą. Przez cały czas skupiono się nie na tym mężczyźnie.
Mężczyzna z portretu pamięciowego to zupełnie inny człowiek niż mężczyzna, który był widziany przez mamę Izy. Rodzice zwracali uwagę na ten fakt i byli pewni, że to on zaczaił się na ich córkę. Niestety, nie byli oni potraktowani poważnie. Teraz ten błąd jest naprawiany przez Archiwum X. Strategia nieujawniania zbyt wielu faktów do mediów również nie poskutkowała. Do tej pory nie wiemy, w co ubrana była Iza w dzień zabójstwa, co mogłoby pomóc potencjalnym świadkom. A także tak mało informacji mamy na temat mężczyzny w białym podkoszulku. W bazie danych Genom do dziś nie ma żadnego porównania, a sprawca zapadł się pod ziemię. Co ciekawe, policja przeprowadziła eksperyment, podczas którego udowodniono, że na miejscu morderstwa nie można było podejść do kogoś niezauważonym, więc atak musiał być zaplanowany i potwierdza tezę państwa Strzałkowskich. Osobiście uważam, że są świadkowie, którzy mogliby wnieść więcej informacji do sprawy, zwłaszcza, że okolice giełdy wieczorami są miejscem, gdzie młodociani oraz bezdomni spożywają alkohol. Co stoi za ich milczeniem? Być może do któregoś z bezdomnych nie udało się dotrzeć, a sam z ograniczonym dostępem do mediów społecznościowych i telewizji nie wiedział, gdzie się zgłosić. Może świadomie zdecydował się nie współpracować. Może świadek po prostu znał mordercę i chciał go kryć albo się go bał. W dobrowolne zgłoszenie się i przyznanie sprawcy nie ma co wierzyć, bo jego osobowość nie wskazuje na to, by kiedykolwiek poczuł choćby odrobinę skruchy. Tutaj możemy wierzyć jedynie w nowoczesne technologie stosowane w kryminalistyce. Jak wiadomo, żeby uzyskać porównanie, wystarczy również ślad DNA osoby spokrewnionej. W taki sposób poznaliśmy po latach tożsamość mężczyzny z Somerton oraz Josepha Jamesa D'Angelo Jr., znanego jako Golden State Killera. Jeśli nie on, to może DNA jego krewnego bądź krewnej znajdzie się w bazie policyjnej lub Uniwersytetu Medycznego. Sprawa dalej jest owiana tajemnicą i wiele informacji nie ujrzało jeszcze światła dziennego, ale głęboko wierzę, że Archiwum X zajmuje się nią odpowiednio i pewnego dnia sprawca zostanie złapany i stanie przed sądem za tę okrutną i obrzydliwą zbrodnię, której się dopuścił. Mama Izy, pani Małgorzata, niestety nie dowie się już prawdy o morderstwie swojej córki. Zmarła 22 kwietnia 2021 roku, w przeddzień dnia, gdy Iza kończyłaby 23 lata. Po tragedii, jaka spotkała rodzinę Strzałkowskich, Małgorzata aktywnie zaangażowała się w działania we wspólnocie rodziców po stracie dziecka i była autorką dróg krzyżowych dla rodziców, którzy utracili swoje dzieci na zawsze, podobnie jak ona. Nigdy nie pogodziła się ze śmiercią córki. Powtarzała, że dla niej zawsze było najważniejsze spotkać się z powrotem z Izą. Mówiła, że w dzień tragicznej śmierci jej córki życie się dla niej skończyło. Do jej pokoju zaczęła wchodzić dopiero krótko przed śmiercią, gdyż wcześniej było to dla niej sytuacją nie do przejścia. Zapalała świeczkę i modliła się za jej duszę każdego dnia. Spoczęła ona w jednym grobie z córką. Pan Sławomir żyje, prowadzi swój sklep, czeka na znalezienie sprawcy. Wspomina, że żona wybaczyła mordercy, jednak on nie zamierza. Tego dnia nigdy nie zapomni. Nigdy nie wybaczy. Liczę na to, że doczeka dnia, że będzie mógł spojrzeć w twarz człowiekowi, który odebrał mu ukochaną córkę. Ani on, ani pani Małgorzata, mimo wielu lat od tragedii, nigdy nie byli w stanie wziąć do rąk rzeczy osobistych, które miała przy sobie Iza w chwili śmierci. Trzymam mocno kciuki za działania Archiwum X i liczę na postępy w uchwyceniu zwyrodnialca, który pewnego sierpniowego wieczora odebrał 13-latce życie. Kochani, to już wszystko, co dzisiaj przygotowałam w tej sprawie. Jeśli dotrwaliście do końca, to dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Jeśli spodobał Wam się mój podcast, zapraszam do subskrypcji kanału i łapki w górę. Cieszę się, że niektórzy chcą zostać na dłużej. Ja ze swojej strony obiecuję ciągłą pracę nad podcastem i oczywiście dziękuję, że jesteście. Podcast ma również swoje konto na Instagramie. Nazwa to Rzeka Tajemnic, bez żadnych kropek i przerywników. Link wkleję również w opisie nagrania. Jest tam na razie niedużo, ale konto się powoli
rozwija. Ja życzę Wam dobrego dnia, dobrego weekendu i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.